Witam szanownych widzów. Ta sansevieria kwitła 3 lata temu. Tutaj jest jeszcze resztka tego uschniętego kwiatu. To był długi, piękny kwiat. Ja mam to nagrane i opublikowane na YouTubie. Można zobaczyć, jak to wyglądało. No i to było 3 lata temu, czyli w kwietniu to się zaczęło. Zauważyłem ten kwiat w kwietniu 2020 roku. Czyli na ulicach szaleje pandemia, koronawirus, a tutaj mi pięknie zakwitła sansevieria. Ona w pewnym sensie mi podziękowała za to, że ją uratowałem, bo ja znalazłem na chodniku po prostu jeden liść, jedną taką szablę. Wsadziłem do wody, wypuściła korzenie, potem włożyłem do ziemi, no i tak sobie rosła. No, wypuściła kilka nowych liści wtedy, no i po kilku latach, to było chyba 7 lat od tego, kiedy ją uratowałem, podziękowała, można powiedzieć, podziękowała mi kwiatem, który można zobaczyć, jak on wyglądał wtedy. I to chyba była ta szabla, ta pierwsza, to jest ta, która jest pęknięta tutaj. Natomiast co ciekawe, warto zwrócić uwagę tutaj, że te liście żółte, które są uschnięte, one niejako zostały, można powiedzieć, świadomie odrzucone przez roślinę. To trochę taka mądrość roślin. Tak jak palmy kwitną, przepraszam, nie kwitną, tylko starzeją się te dolne liście i one żółkną. To jest normalna sytuacja. I tutaj też właśnie po tym, jak zakwitła, to puściła, to dała tym liściom spokój, jakby można powiedzieć, i one spokojnie sobie uschły. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Tutaj nowy pęd po prawej wyrastał. Też to mam nagrane. On ma już ponad metr. No, dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Szanowni